Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała się na ofertę włosko-szwajcarskiego konsorcjum. Do przetargu mającego wyłonić wykonawcę biegnącej od obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku drogi przystąpiło 9 firm. Najkorzystniejszą propozycję złożyła zagraniczna spółka Impresa Pizzarotti. Konsorcjum na wykonanie zadania ma 31 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem miesięcy zimowych od połowy grudnia do połowy marca. Planowany 24-kilometrowy odcinek arterii będzie miał 2 jezdnie po 2 pasy ruchu, pasy awaryjne i betonowo-cementową nawierzchnię. Impresa Pizzarotti zobowiązało się do wybudowania jej za ponad 605 milionów złotych. GDDKiA zobowiązała też zagraniczną spółkę do sporządzenia projektu, a także uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń. Od zezwolenia na realizację inwestycji począwszy, a na pozwoleniu na użytkowaniu skończywszy.